7 sekund. Tyle zajmie Ci przekazanie 1% podatku dochodowego. Tyle wystarczy, aby odmienić czyjeś życie. Pan burmistrz gotowy? Paweł gotowy? Krzysztof Peroń urodził się gotowy, więc... I want to believe, czyli rozmowy niereżyserowane. Naszym i Państwa gościem Ryszard Spyra, burmistrz Poręby i oczywiście jako w związku z tym, że to ja mam tą przyjemność zaczynania programu, więc pierwsza petarda, zaczynamy grillowanie od pytania mojego. Panie burmistrzu, jak prażonki? A czemu tak od razu zaczynacie z grubej rury i petardę, skoro ja jestem bardzo pozytywny nastawiony? Jak szkoka. Najpierw, proszę pana, trzęsienie ziemi. To taka wydmuszka, no bo o prażokach. Takie ustawienie przeciwnika tak. do jest, jaka petarda może być z prażonkami? No, no jaka? No, fantastyczna impreza, no wydaje mi się, że... Jak ktoś się zapyta, Poręba? Tak, ale Poręba. Żaden grill, no. Przede wszystkim dziękujemy panom, panie Krzysztofie, panie Pawle za zaproszenie. Jestem zaszczycony, że mam możliwość wystąpienia w takim nietypowym dla mnie i miejscu i formule. Ale ponieważ do odważnych świat należy, postaram się sprostać waszym oczekiwaniom i ponieważ wcześniej rozmawialiśmy, że ma być rozmowa w miarę luźna, potoczysta i na różne tematy, więc myślę, że dostarczę wam satysfakcji i odpowiem na zadawane pytania. Po redaktorsku trzymamy za słowo. Natomiast... No a to my się cieszymy, bo mamy na kanapie po raz pierwszy takiego włodarza, wysokiego dygnitarza państwowego. No bo, bo do tej pory... Nie państwowy, jestem samorządowy. Co? Należy to rozróżniać i myślę, że w trakcie rozmowy dojdziemy do tego też, że jednak należy dwie rzeczy zdecydowanie oddzielać od siebie, tak. Samorządowcy od rządowych. Na razie nie mam ambicji bycia dygnitarzem rządowym. Na razie należy podkreślić, bo nie wiadomo, co się zrobiło jeszcze. Chociaż mam siwe włosy, 61 lat, ale staram się dobrze wykonywać i sumiennie te zadania, które na mnie zostały, z którymi zostałem powierzone jako samorządowca. A wracając, żeby nie było, że uciekam od pytania już pierwszego, prażonki, oczywiście to jest impreza, jak panowie dobrze wiecie i widzowie. Bywamy. Tak, jesteście mile widziani, wszyscy są z powiatu zawierciańskiego i w ogóle wszyscy goście, którzy w takim dniu jak Światowy Festiwal Prażonek. Bo to jest Światowy Festiwal Prażonek. To jest gruba rura. Szanowni Państwo, to nie ma lipy tutaj. Nie ma żartów i sama nazwa już wzbudza respekt. Natomiast to nie ja jestem twórcą tej nazwy. Odziedziczyłem to po poprzednikach i staram się pewne rzeczy, które są tradycyjnie związane z miastem, jak gdyby kultywować, nie wprowadzać rewolucyjnych zmian. Niech, skoro się już utrwaliło ten Światowy Festiwal, takim niech, że on pozostanie. To jest najważniejsza impreza dla naszego miasta, która najbardziej buduje prestiż i jest najbardziej tą imprezą, przez którą inni mieszkańcy innych miast, innych gmin w powiecie poznają. To jest najsmaczniejsza impreza w Polsce. To jest, proszę pana, najsmaczniejsza impreza. Nie bójmy się nazywać spraw po imieniu. Trudno, żebym ja jako gospodarz tak bardzo zachwalał. Ale żadnej fałszywej skromności. Ona jest najbardziej atrakcyjna dla mieszkańców, no bo jednak za darmo jedzenie rozdajecie, a to wiadomo, każdy na darmowy talerz zawsze się skusi. To jest, ale to jest jak gdyby tradycyjna. No taka już tradycja się utrwaliła, więc trudno to zmieniać na nowoczesny catering płacony, gdzie będzie uczestnicy imprezy będą wnosić opłatę. Natomiast martwi mnie to, że w ubiegłym roku, w 2020, nie było możliwości zorganizowania ze względu na COVID i jak wszyscy widzimy, panowie na pewno i widzowie też śledzą prasę, telewizję, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że również te imprezy masowe w tym 2021 roku będą
zagrożone. Ale nie możemy być takimi pesymistami do września. Ale jeżeli tylko do września się na pewno uspokoi i spotkamy się. Dzięki sprawności rządu, bo to od sprawności rządu zależy, czy jako państwo uporamy się z tym problemem i na tyle wyjdziemy na bezpieczne wody, wypłyniemy, że będzie można organizować takie imprezy masowe, to oczywiście już dziś zapraszam panów i wszystkie osoby, które tu patrzę celowo w kamerę. Zapraszam serdecznie. Ci, którzy byli, wiedzą, o czym mówimy. Ci, którzy nie byli, niech przyjadą i zobaczą, przekonają się. Tak jak pan Krzysztof przed chwilą mówił, czy faktycznie są te prażonki takie pyszne. Już nie są. No nie, ale trzeba pana zrobić jeszcze jeden garnek wegetariański. Ja jak bardzo dobra. Obiecuję. Jak to warto rozmawiać. Jak to warto rozmawiać, bo faktycznie nie pomyślałem o tym. A pomysł jest zaiste zacny, że biorąc pod uwagę te trendy, zwłaszcza wśród młodych ludzi, weganizm i wegetarianizm, tak, zrobimy. No tylko, że co, Pawełku, co zamiast boczku? Co zamiast kiełbaski? No, to już coś wymyślimy. Tak, co zamiast smarówki sobie. To będzie to, to pozostawimy to jako słodką tajemnicę. Ja mogę przygotować taką recepturę i autorską, nieodpłatnie ją przekażę tutaj gminie Poręby. Ale poważnie mówię, że faktycznie w przypadku organizacji następnych prażonek, kiedy by one nie były organizowane, przewidzę też to, że będzie taki garnek dla wegetarian. No ale powiedział pan, że to wszystko zależy od sprawności rządu, czy to był taki malutki przytyk do tego, że rząd w pana opinii nie radzi sobie z tą pandemią dobrze? Trudno mi jednoznacznie oceniać rząd, natomiast na poziomie gminy mogę bardzo łatwo odpowiedzieć na ten. O, jak Poręba znosi lockdown? Gmina dzięki działalności rządu otrzymuje bardzo niewielką ilość szczepionek do zaszczepienia mieszkańców. O tym. A gmina jako taka szczepi? Tak, mamy jeden punkt do wyszczepień. I ta ilość jest naprawdę porażająco niska. Mhm. Więc ja nie muszę komentować tego. Tak, to podaję suche tylko fakty. Tylko podaję mieszkańcom suche fakty. Oni doskonale o tym wiedzą. Ale porażająco niska to jest ocena jednak, nie? No to jest ocena, bo to jest stan faktyczny. A ile szczepień wykonano? Z tego, co bo rozumiem, że to jest jakiś ZOS, tak? Tak, SPZOS Poręba. Ja nie podam teraz kompleksowej ilości tych wyszczepień, tylko mogę podać, że to jest 30 dawek na tydzień, więc to, no to rzeczywiście to jest niewielka ilość. Na powiedzmy 6 tysięcy osób, które, no bo Poręba też na pewno ponieważ jest około 9 średnią tysięcy, wieku, tak, to z pewnością 6 tysięcy jest to kilka tysięcy osób do wyszczepienia. Tak. I wystarczą te fakty, zestawienie tych dwóch rzeczy. I nie musicie panowie wymuszać ode mnie oceny rządu, to tylko każdy swoim działaniem wystawia sobie świadectwo. No dobrze, no to nie chce pan oceniać rządu, to jak niech się pan sam oceni jako burmistrz. Nie, no Poręby. Poczekaj, no mieliśmy ja jestem bardzo skromny. Mamy pierwszego włodarza, to mieliśmy grillować, a nie tam kurtuazyjne śpiewki. Sam nie, się pan burmistrz no to będzie to oceniał. Na razie sam, a później my. Powiem tak, nie będę się oceniał, bo to... Co pan bardziej woli, panie burmistrzu? Pracę, swoją poprzednią pracę policjanta, czyli usystematyzowany zespół zadań, odpowiedzialność ten, czy władanie sporą grupą zdecydowanie, społeczną? Zdecydowanie, odpowiadam. Ja nawet się nie spodziewałem, że bycie włodarzem gminy jest tak fascynującym zajęciem. Zdecydowanie spodobało się pan. Bardziej nie żałuję tego, co się stało w moim życiu, że zamieniłem mundur policyjny na garnitur. Ale był pan wtedy jeszcze aktywnym policjantem, jak pan zamieniał? Nie, chyba że na emeryturę. Nie, ja byłem przeszedłem na emeryturę, ale mogłem. Mógł sobie spokojnie być. Mogłem jeszcze funkcjonować w policji, aha, ponieważ ja przeszedłem na wcześniejszą emeryturę. Więc to była moja indywidualna decyzja o odejściu ze służby. Nie żałuję tego teraz właśnie podkreślam, bo jak się okazało, praca burmistrza jest naprawdę fascynującą rzeczą. Jest ale kiedy to się rodzi? Zrodziło się to od razu na początku kadencji,
kiedy spadły na mnie ogromna ilość problemów. Tak. I hejtu. Między innymi z powodu mojego burmistrza. Ponieważ jestem człowiek śliwy, ponieważ jestem człowiekiem honoru i ludziom przed wyborami, w trakcie kampanii, spotykając się z mieszkańcami, obiecywałem, że będę zdecydowany, będę, że mogą na mnie liczyć, że będę starał się unieść wszelkie, chociaż nie wiedziałem jeszcze wtedy, jak wielkie te problemy na mnie czekają, ale obiecałem ludziom, że na pewno postaram się ich nie zawieść. No fundamentalnie transparentny, tak? A zaczął pan od bardzo wysokiego cenu, bo praktycznie... Zaczął pan płacić pensję w końcu. Nie, no ale pierwsze to było, pierwsze to było zablokowanie wydatków publicznych, tak, no, i wielkie awantury w związku z tym i spyra nabija kasę. No bo nie, przecież ulotka taka szła. Zablokował Rio, nie? Tak, żeby tak jak gdyby rzucić światło zwłaszcza dla widzów, bo nie wszyscy znają oczywiście problemy gminy Poręba sprzed 6 lat, bo to ja zostałem burmistrzem w 2014 roku, czyli prawie 7 już, Boże, jak ten czas leci. To i właśnie na tym polega to ta moja fascynacja, która cały czas trwa, że nagle pojawiła się ogromna ilość wyzwań, z którym trzeba sobie było poradzić. Musiałem sobie poradzić jako burmistrz. Nie miałem możliwości się nikogo zapytać, nie mogłem wyczytać tego w podręczniku, nie miałem żadnych innej możliwości, tylko musiałem na własnej skórze, na żywym organizmie to przerobić, podejmując te wszystkie ciężkie decyzje, ciężkie dla mieszkańców. I teraz tak, ja w 2014 zastaję sytuację, kiedy wygrywam wybory, przychodzę do urzędu, nagle okazuje się, że wyłączą prąd. W grudniu, bo to był grudzień, otrzymałem raport o stanie finansów gminy, który sporządziła Regionalna Izba Obrachunkowa, w której kolegianci Regionalnej Izby Obrachunkowej jednoznacznie wskazują po całej, kontrola ta objęła całą poprzednią kadencję mojego poprzednika, pana Marka Śliwy, czyli lata 2010-2014. Z tego raportu ja ze zdumieniem wyczytałem, że w to, co ja wszedłem, to jest gmina, która jest... Bagno. To jest bagno, która jest zadłużona, która nie płaci świadczeń pracowniczych, nie płaci ZUS-ów, nie płaci do Urzędu Skarbowego odpowiednie należności, gdzie mamy bieżące zaległości jako gmina u podmiotów dostarczających energię elektryczną, gdzie są wymagalne sumy w niebagatelnej kwocie, tam chyba ponad 1,5 miliona. To wszystko było po prostu dla mnie czymś nowym, zaskakującym totalnie, bo wcześniej nie miałem takiej możliwości, żeby takie rzeczy, o takich rzeczach się dowiedzieć, a mój poprzednik, pan Marek Śliwa, bardzo umiejętnie, był świetny w tym, co robił, bardzo umiejętnie potrafił prowadzić sprawy gminy tak, żeby te o tych sprawach akurat nie było głośno. Ale dlaczego zrzuca pan to jednoosobowo na pana Marka Śliwa? No bo każdy, tak jak ja jestem twarzą gminy i wszystko, co się dzieje w gminie, przechodzi ja ponoszę za to. Poręba to Ryszard wspiera? Nie. Natomiast ja jestem, każdy włodarz, to ja nie jestem nieskromny, tylko każdy włodarz, każdy, kto stoi na czele jakiejś społeczności, jest utożsamiany z tym, który i od niego się oczekuje i jego się obwinia za wszystko. No dobrze, niezależnie od rady gminy, ale przecież pan nie zatwierdza budżetu, pan może powiedzieć tak. To przecież radni mi uchwalili taki budżet. Tak, ja zaproponowałem, ale przecież radni uchwalili, oni się zgodzili, ja tylko ten budżet wykonuję. I tak samo pan Marek Śliwa miał radnych, oni mu zatwierdzali te budżety, oni zaciągali pożyczki, bo przecież to nie burmistrz zaciąga pożyczki za duże miasto. Ale burmistrz nie tylko jest, oczywiście, bo można to bardzo uprościć w schemacie władza wykonawcza, władza uchwałodawcza i burmistrz mógłby się ewentualnie wymiksować, jak mówi to młodzież. Tak. Ale nie ma takiej możliwości, dlatego że
tak jak tu siedzimy w tym towarzystwie, zresztą bardzo miłym, i tak jak wiedzą większość słuchaczy, to wie o tym, że burmistrz czy prezydent, będąc tym organem wykonawczym, czyli de facto wykonując tylko te uchwały, które podejmuje Rada, jednocześnie ma możliwości oddziaływania na tą rzeczywistość. Ma siłę sprawczą w postaci projektów, uchwał, które wnosi. Poza tym Rada Miasta funkcjonuje zawsze na zasadzie większości, która popiera burmistrza. Pan ma teraz większość. Teraz posiadam taką większość. Dostaje pan absolutorium. Tak, dostaje. Wotum zaufania. Tak, jestem w związku z tym bardzo szczęśliwy, bo to jest jedyna rzecz, którą ja oczekuję jako zapłatę za moją pracę. Do pana Spyry nie trzeba się zapisywać specjalnie, tylko można zaczepić na ulicy i powiedzieć: panie burmistrzu, tam u mnie chodnik nieodciężony. Zdecydowanie tam, tak. Jestem, to jest to, co mnie właśnie najbardziej pociąga też w tym, co mówiliśmy odnośnie tej zmiany charakteru pracy. Ja kocham kontakt z ludźmi, choćby to były nie zawsze narzekania, tak, choćby to nie były takie tylko miłe spotkania kurtuazyjne, ale wiem o tym intuicyjnie, że kontakty z tymi ludźmi dają mi najważniejszą rzecz, czyli dają mi jako osobie zarządzającą tymi ludźmi wiedzę o nastrojach, wiedzę o ich problemach, wiedzę o tym ich oczekiwaniach, wiedzę o tym, co oni ode mnie, jako zarządzającego, jako tego przywódcy, mogą oczekiwać, tak, co dostałem. Tak. No co właśnie, oni oczekują. Ja staram się. Co oni oczekują? No bo wyszedł pan na prostą, tak? Oczekiwali wyprowadzenia finansów miasta na prostą. I teraz oczekują mieszkańcy, tak. Teraz oczekują, żeby. Jaka wizja miasta po rękach? Ja już mówię. Oczekuję, i to wynika z większości rozmów. Z większości. Ponieważ przez tamte lata, które ja nie było mi dane być burmistrzem, nastąpiło wyraźne zapóźnienie, jak gdyby cywilizacyjne miasta, to znaczy nie zostały wykorzystane środki unijne, które wtedy płynęły szerokim strumieniem, które wszyscy mądrzy, rozsądni włodarze powiatu zawiercińskiego, wszyscy wykorzystali. Niestety Poręba nie skorzystała z tego. Ja już nie mówię tego, żeby aquapark postawić. No, natomiast zapóźnienie jest widoczne, jeżeli chodzi o taką typową infrastrukturę miasta, czyli świadomość, że połowa miasta nie posiada kanalizacji miejskiej, że w większości ulic gminnych, a mamy tych ulic 40 km, nie ma naprawianych chodników od wielu lat, nie ma wybudowanych w ogóle chodników w nich na dużych odcinkach drogi, że oświetlenie miejskie jest przedpotopowe z lat 70., że cała infrastruktura mieszkaniowa będąca w posiadaniu gminy, bo ja tylko o tym mówię, komunalne budynki są w tragicznym stanie, przez wiele, wiele dziesiątków lat nieremontowane, więc to jest to wyzwanie, które ja mam przed sobą, a które mieszkańcy oczekują, że teraz w sytuacji, kiedy ta finanse gminy się poprawiły, no będziemy sukcesywnie nadrabiać te zaległości. Bo nie ma rzeczy niemożliwych. Ja też uważam i mówię to ludziom. Nie należy się załamywać, nie należy narzekać na poprzednika i wieszać na nim nieustannie psy, że to on i przez niego i tak dalej, bo to już nic nie pomoże. On był, nie zrobił i stało się. Kiedy miałem przyjemność być u pana w gabinecie, to widziałem makietę pięknego osiedla, domków. Na jakim tam jest etapie? Czy to jest... Osiedle to jest jedną z... Bo w ogóle rozpoczynając pracę burmistrza, wiedziałem, że trzeba opracować też strategię rozwoju miasta, żeby ten rozwój miasta nie był chaotyczny. A u nas każdy prezydent ma swoją strategię. Tak, a ja uważam, że podstawą działania samorządu jest długofalowa strategia obejmująca 2-3 dekady do przodu, żeby to nie było partyzanckie działanie, że Spyra coś wymyśli, uzyska wsparcie większości rady, robi, a po Spyrze przychodzi ktoś inny i mówi: nie, to jest pomysł, który nie jest najbardziej trafiony, robimy coś innego. To jest trwonienie pieniędzy i jak gdyby potencjału ludzkiego. Opracowana została strategia rozwoju. W strategii jest wyraźnie powiedziane, że pracujemy nad poprawą infrastruktury miejskiej. To, co przed chwilą żeśmy mówili,
czyli nadrabianiu tych wszystkich zaszłości i tworzymy podstawy do tego, żeby miasto nasze było w przyszłości miastem o charakterze o charakterze sypialni dla powstającej na naszych oczach aglomeracji śląskiej. Teraz w 2020 pod koniec roku ruszyliśmy po pierwsze ze sprzedażą działek, zostało 20 kilka działek sprzedanych pierwszych, następne są już wytyczane, bo cała idea tego osiedla to jest taka kaskadowa budowa osiedla, czyli wytyczamy fragment, budujemy drogę, tak jak teraz powiedziałem, jest budowana droga, my to dozbroimy, mieszkańcy, którzy kupili te działki, budują, a my za pieniądze, które uzyskaliśmy, bo przecież nie mamy tych pieniędzy w nadmiarze, ale za pieniądze, które spływają nam ze sprzedaży działek, my inwestujemy, dobudowujemy kolejne odcinki drogi, kolejne odcinki wodociągu i za dwa lata będzie zbudowany kanał, kanalizacja miejska i w ten sposób to osiedle będzie sobie powstawało w taki naturalny... Kto kupuje te działki? Mieszkańcy Poręby, czy jednak ściągacie z zewnątrz? Jest sporo osób, które... No trudno mówić o jakimś wielkiej skali, skoro jest 20 działek, ale kilka na 20 działek, kilka, przynajmniej 4 osoby są spoza miasta, co jest, uważam, że bardzo zdrowe relacje. Osiedle też powstaje po to, żeby młodzi ludzie z Poręby mieli możliwość rozwoju, kupienia sobie działki, wybudowania na nowoczesnym osiedlu domu i funkcjonowania w mieście Poręba. Chciałbym uwierzyć, że festiwal Prażonek pod wodzą pana burmistrza Ryszarda Spury odbędzie się jeszcze nie raz, bo tęsknimy za prażonkami, Paweł może mniej, ale wegetariańskie są obiecane. Ja bym chciał uwierzyć, że będą prażonki wegetariańskie po raz pierwszy. Wierzę w to, że jest wielu takich burmistrzów, których serdecznie zapraszamy na naszą kanapę. Wierzę w to, panie burmistrzu, że wystarczy panu siły i zaangażowania, żeby te szczytne jak najbardziej misje w sercu utrzymać. Żeby panu nie brakło nigdy zaangażowania. No i odrobinę może więcej fanów i fanek, żeby pan się też poczuł, że robi dobrze. No największą fankę to ma w domu, po co mu fanki. Do ostatniej minuty sprawowania urzędu będę solidnie pracował. Tak jak parę razy. Czego życzymy panu i myślę, wszystkim, że praca zawsze przynosi efekt. Wszystkim urzędnikom samorządowym i państwowym. Jeszcze moment, panie burmistrzu. A na koniec powiem tak. Taka myśl mi przyszła do głowy, panowie, że między innymi, bo teraz nawet na to, teraz dopiero to do mnie dotarło, że być może stało się tak, że ci ludzie uwierzyli mi, poszli za mną, dlatego że ja również obiecałem ludziom, że wiedząc, że jest sytuacja trudna, będę przeznaczał połowę uposażenia zasadniczego na cele miejskie, na cele społeczne, konkretnie społeczności miasta Poręba i ja się z tego wywiązałem. Ja finansowałem prywatnie, jako Ryszard Spyra, funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w mieście i Uniwersytetu Dziecięcego.